Księża to nie mają co robić ze względu na to, że jak się nudzą, to mówią o grzechach, które usłyszeli w konfesjonale. Dzisiaj zapraszam Was na Wpadnij na Słowo pod temat zdrada tajemnicy spowiedzi. Może się zdarzyć, czy słyszymy niekiedy tak, że księża to nie mają co robić ze względu na to, że jak się nudzą, to mówią o grzechach, które usłyszeli w konfesjonale. Nie możemy czegoś takiego zrobić, nie możemy mówić o grzechach, nie możemy zdradzić bezpośrednio lub pośrednio. Zaraz wytłumaczę, dlaczego i kiedy mówimy o zdradzie bezpośredniej tajemnicy spowiedzi albo zdradzie pośredniej, ze względu na to, że grozi nam przez to kara ekskomuniki, którą albo się zaciąga z samego faktu zdrady, albo należy wymierzyć karę, jeśli ta zdrada jest pośrednia. Po co w ogóle na początku chodzić do spowiedzi świętej? Bo często możemy też usłyszeć, że a ja to tam nie mam grzechów, co ja się będę spowiadał czy spowiadała. To zadam wam pytanie, wycieracie kurze w domu swoim czasami? Wycieracie. Dlaczego wycieracie kurze? Żeby nie było grubej warstwy kurzu po jakimś czasie. Spowiedź święta to przede wszystkim stanięcie w prawdzie, można powiedzieć to polerowanie siebie samego, siebie samej, bo każdy z nas jest takim diamentem w rękach Pana Boga. I to nie jest tak, że spowiedź jest dla idealnych. Spowiedź jest dla tych, którzy chcą być idealnymi. Dlatego zachęcam was wszystkich, aby często korzystać ze spowiedzi świętej i nie bać się takie święte osoby jak Jan Paweł II, jak Benedykt XVI. Oni sami mówili i zachęcali, bo często korzystali ze spowiedzi świętej co dwa tygodnie, co tydzień. Po co? Żeby wzmocnić pokorę. Otwiera nas na ducha i wzmacnia pokory. Można powiedzieć, że w sakramencie pokuty świętej pochylamy się na dwie głowy. Ty wyznajesz grzechy, czy ja wyznaję grzechy, ale też i radę, którą słyszymy od spowiednika, ona ma nas podnieść. Spowiedź święta nie ma nas zdołować, ale ma nas podnieść z grzechu i umocnić w życiu tym codziennym, w życiu duchowym. Kogo obowiązuje tajemnica spowiedzi? Tajemnica spowiedzi obowiązuje przede wszystkim spowiednika, obowiązuje go bezwzględnie. Ktoś przychodzi, nie wiem, z naszej parafii do mnie, się spowiada, że ukradł sąsiadowi 1 000 000 złotych. I drugi sąsiad wie, że ja to wiem i mówi do mnie, no bądź świadkiem przy tym. Ale nie mogę być. Tajemnica spowiedzi obowiązuje mnie aż do śmierci. Do jej przestrzegania jest zobowiązany także przez prawo kanoniczne tłumacz, bo zdarza się, że czy może być spowiedź, że ktoś mówi na przykład w języku angielskim, ja nie znam języka angielskiego i mam tłumacza, który mi tłumaczy te grzechy i w tym momencie tłumacz i ja jesteśmy zobowiązani do tajemnicy spowiedzi świętej. Obowiązkiem zachowania, słuchajcie moi drodzy, tajemnicy spowiedzi jesteście też wy zobligowani, bo na przykład ktoś się bardzo głośno spowiada w naszym konfesjonale mimo drzwi zamkniętych i słyszycie, że nie wiem, że Tytus wypowiada takie a takie grzechy, bo ja też się spowiadam. I ktoś z was usłyszał ten najgorszy grzech i teraz po wsi czy po parafii naszej rozpowiada, a Tytus to ma taki grzech, bo słyszałem czy słyszałam w konfesjonale. I w tym momencie wy też zaciągacie karę ekskomuniki jako zdradę tajemnicy spowiedzi. Jest jeszcze zdrada tajemnicy pośrednia. Na przykład, nie wiem, wymyślę teraz przykład. Ktoś był u mnie u spowiedzi świętej, nie dostał rozgrzeszenia, penitent nie dostał rozgrzeszenia, zostaje na mszy świętej po spowiedzi, którą odbył, to jeden z elementów zdrady tajemnicy spowiedzi świętej, pośredni, przychodzi do komunii świętej, ja wiem, że on czy ona nie dostała rozgrzeszenia, czyli dalej trwa w grzechu, co ja muszę zrobić, jak myślicie? Muszę takiej osobie udzielić komunii świętej. Dlatego, że byłaby to zdrada tajemnicy spowiedzi świętej pośrednia. Nie mogę takiej osobie nie udzielić komunii świętej. Jeszcze jest inna forma zdrady tajemnicy spowiedzi, na przykład, nie wiem,
dam o sobie, że jest taki przykład, jest taki franciszkanin, nie powiem jego imienia, który mówił o takich sprawach, takich i takich okolicznościach i ktoś z was jeden tylko się domyślił, że wie, że taka sytuacja miała miejsce i już wtedy jest zdrada tajemnicy spowiedzi świętej. Nie jest to też poddane karze ekskomuniki mocą samego prawa w przypadku bezpośredniego powiedzenia, ale też jeżeli tajemnica pośrednio słowami, gestami, zachowaniem lub w jakikolwiek inny sposób, powodując niebezpieczeństwa zdradzenia, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa. Naruszenie tajemnicy spowiedzi powoduje, że właśnie zaciągamy, czy to spowiednik, czy każdy z nas, karę wynikającą z prawa kościelnego i tę karę może zdjąć w przypadku spowiednika, czy naruszenia tego z mocą samego prawa może zdjąć tylko Stolica Apostolska. Także nie jest to dla nas łatwe zadanie. My się tymi grzechami nie fascynujemy. Fascynuję się ja przynajmniej tym, że działa Pan Bóg i Boże miłosierdzie. Życzę wam wszystkim, żebyście często korzystali ze spowiedzi świętej, przychodzili do salonu piękności. Nawet jak macie zmarszczki, drogie panie, to tam jest, można coś wstrzyknąć, nie? Czyli łaskę Bożą, a drodzy panowie, można przyciąć brodę. Nie bać się, spowiedź święta nie jest dla idealnych, ale jest dla tych, którzy chcą być idealnymi.